przed straganami sprzedającymi żywe choinki tłok. Mieszkańcy wybierają drzewka, które później przystroją bombkami i lampkami. Na wystawie królują świerki i jodły. W przestrzeni unosi się intensywny zapach żywicy. Drzewka urzekają również swoim igliwiem. Choinki są przygotowywane i pakowane na oczach klientów. Najczęściej kupują ludzie jodły, z tego względu, że jodła nie opada, tylko osycha, a świerk, wiadomo, szybciej gubi igły. Są też tacy, którzy wynieśli tradycję kupienia świerku. Wybierają go w Wigilię. Niektórzy na święta wybierają sztuczne choinki. Głównym argumentem za jest ich wielosezonowość. Te bożonarodzeniowe drzewka są jednak z roku na rok coraz mniej popularne, głównie ze względu na ekologię. Produkcja sztucznych choinek, wytwarzanych głównie z plastiku i metalu, wymaga zużycia dużej ilości energii i innych zasobów ziemi. Bardzo uciążliwa jest również ich utylizacja. Sztucznej choinki w zasadzie nie da się poddać recyklingowi. To jak? Żywa czy sztuczna? Zawsze jest lepsza atmosfera w domu, trochę lepiej pachnie. Zapach świerku, to się czuje. Chodzi o to, że co roku jest inna. Co roku coś nowego, a sztuczna, no to wystawiasz z szafy. Jest jeszcze jedna różnica, to cena. Za dorodny świerk trzeba zapłacić od 40 do 70 zł. Jodła jest droższa. Tutaj ceny wahają się od 100 do 150 zł. Za sztuczną choinkę zapłacimy natomiast od 100 do nawet kilku tysięcy złotych. Mateusz Mantaj, Telewizja Asta.